Jeżeli chodzi o kobietę z programu, z którą najlepiej się dogadywałem, to jest bezprecedensowo Iza. Bo no, po pierwsze byliśmy najdłużej ze sobą, od pierwszego dnia tak naprawdę przez 2,5 miesiąca. Chociaż my tak naprawdę przez pierwszy miesiąc, a prawie półtora miesiąca nie mieliśmy z sobą kontaktu, bo gdzieś po prostu tak się stało, że razem mieszkaliśmy i tak można było to nazwać, że po prostu razem mieszkaliśmy, ale razem nie żyliśmy. A później czym mniej ludzi się w tym domu, czym mniej ludzi mieszkało, tym bardziej z każdą osobą gdzieś tam bezpośrednio się zbliżaliśmy i z Izą było zupełnie tak samo i mega złapaliśmy kontakt, naprawdę. Później już nie wyobrażałem sobie bez tej kobiety funkcjonowania w domu i było mi smutno, jak musiała odejść. A tym bardziej, że w momencie odeszła, kiedy został Łukasz, więc tak naprawdę osoba, którą w tym momencie najbardziej lubiłem ze sobą, za którą nie przepadałem. I to był taki moment dość chyba taki kryzysowy w tym domu, ale no co, na pewno Angela też bardzo, bardzo fajny kontakt mamy. Zresztą wczoraj jeszcze do późnych godzin tańczyliśmy razem i z Decybelkiem też, z Madzią, więc mam, ale kurde, miano kobieciarza, nie, to zupełnie nie w tą stronę. Ja myślę, że to bardziej w takim stosunku stricte koleżeńskim gdzieś, odwalania wspólnego, a że to jest kobieta, a nie facet, no to pewnie gdyby to był, bym taki kontakt miał z facetami, to może bym dostał miano geja, a tak mam miano kobieciarza.